Olga pyta, czy warto się ubezpieczać. Słuchajcie, czasami zadajecie takie pytania, które są trochę poza moim, poza moją jakby kategorią wiedzy. I nawet nie wiem, czy ktoś jest, jakby komu bym, bo myślę, że nie można mi zaufać, ale w inny sposób niż ja zaraz powiem, że nie można zaufać innym ludziom, bo ja wam serio powiem, że nie wiem. A jeżeli pójdziecie do kogoś innego, to powie wam, że nie wie. Bo ja jestem jedyny prawdziwy. Mniejsza z tym, bo nie rozumiecie teraz, co się dzieje. Czekajcie, żebyście nie wyłączyli tego filmu. I pytacie, czy warto się ubezpieczać, pytacie ubezpieczyciela. I wiecie, że ubezpieczyciel powie wam tak, tylko nie wiecie, jak wam powie tak, dlatego że nie powie wam ubezpieczyciel tak, jak najbardziej tak, tylko powie wam, proszę pana, Ja pana nie będę ukłamywał, dobra? Ja będę z panem szczery. Wszyscy ubezpieczyciele to są złodzieje. I im nie może pan ufać, i mi tym bardziej niech pan nie ufa. Niech pan sobie nie ufa. Niech pan papieżowi nie ufa, zwłaszcza temu nowemu, bo mam rację. bo jedyny prawdziwy papież to był Ratzinger, jak ten soczysty, co prawda krótki, wąski, soczysty kotlet między tymi dwiema suchymi bułami, Franciszek i papież Jan Paweł II. Ratzinger był jedyny naprawdę, naprawdę biały papież. W sensie to nie jest... Więc wtedy możecie już wyjść, ale jeżeli to nie jest taki ubezpieczyciel, tylko to jest inny ubezpieczyciel, który pominie te rzeczy o papieżu. Ja nie mam pojęcia, czemu tamten gadał takie pierdolety. Wydaje mi się, że jest bardzo mało Polaków, których przekona, jakby szkalując Jana Pawła II jeszcze z Franciszkiem, można jakoś tam w Polsce jakby mówić, że Ratzinger to jest najlepszy ze wszystkich papieży, jaki może być. Dlatego, że możesz powiedzieć, że Franciszek jest najlepszym papieżem i powiedzą ci jedni ludzie, że no tak, no to jest jedyny dobry, no i jest jeszcze, wiadomo, jakby wszyscy są w miarę dobrzy, nie licząc Franciszka, Jan Paweł II jednak jest wysoko. Ranking papieży, ogarnij się, przedstawia ranking papieży. Ratzinger, ten tłusty, emerytowany nie można tak mówić. Na pewno nie w tym kraju. Ratzinger. Jak on się nazywał? Benedykt. On był Benedykt. Papież Benek. To brzmi tak niegroźnie, a to był taki niebezpieczny człowiek. Uspokój się. Uspokój się. Pójdziesz do więzienia na święta dębskie. Chodzicie do ubezpieczyciela i ubezpieczyciel mówi wam, że nie możecie nikomu ufać, tak naprawdę niech pan nie ufa mnie, niech pan zaufa swojemu osądowi tak naprawdę, więc nie będę pana okłamywał. I już jesteście w tej chwili nastawieni na to, żeby przyjąć jego kłamstwa jako prawdę, bo o mój Boże, on był taki szczery. To się robi coraz trudniejsze, bo jest coraz mniej ubezpieczenia, jest coraz mniej o tym, co chcę powiedzieć, więc może powiedzmy jednak taką ogólną rzecz, że ludzie chcą wam wmówić różne rzeczy, dlatego że i mają różne techniki, żeby to zrobić, więc ja jestem bardzo nieufny w stosunku do wszystkich ludzi na ulicach i bardzo się obawiam, czy nie mogą mi zrobić krzywdy w każdym momencie, w którym jestem przytomny na tej planecie. A może ubezpieczenie by było dla mnie dobre? Ja tak naprawdę nie wiem. W każdym razie dobrze mieć opiekę zdrowotną, żeby można było pójść do lekarza, więc dobrze, na pewno dobrze mieć dostęp do opieki zdrowotnej. Polecam. To jest taka rzecz, co ja myślę, że możemy się zgodzić, niezależnie czy lubicie Franciszka, czy Ratzingera. I chciałbym serdecznie polecić swoim firmom ubezpieczeniowym, żeby przestały do mnie dzwonić. Możliwe, że istnieje jakiś research. Ty musisz być częścią tego researchu, tych badań, które prowadzi. Bo jeżeli przeprowadzisz statystyki, jakie powinny być koszty, jak często rzeczy się wydarzają, to wszystko jest w porządku. Ale jest jedna rzecz, której wiesz, że nie zrobisz. Chcesz mieć wypłacone ubezpieczenie i okazuje się, że musisz złożyć jakieś papiery? Bardzo prawdopodobne, że już tego nie zrobisz. Chyba, że to jest tak, że można duży hajs dostać. Ale kiedy można duży hajs dostać, to potem dostaniesz odpowiedź:
A nie, to proszę panią, to nie, to za to nie ma. Proszę panią, czy ma pani pismo, w którym mąż mówi, że pojechał po ziemniaki? Proszę panią, możemy się sądzić, jak pani chce, ale ja pani powiem, pani tego ubezpieczenia nie zobaczy. I to, co ja teraz mówię, to może być jakaś fikcja, albo to może być coś, co nie jest w Polsce, bo może jesteśmy w Europie i tutaj to jest skrajnie nielegalne i ubezpieczyciele nie mogą sobie tutaj tak pierdolić. Może to jest coś, co się dzieje tylko w Stanach Zjednoczonych, co brzmi bardzo prawdopodobnie, ale wszystkie informacje, które ja mam na temat świata, mam z podcastów o Stanach Zjednoczonych. Ja nie mam pojęcia, co się w Polsce dzieje przez pół czasu. Ten temat jest trudny dla mnie. Mam wszystkie moje informacje, które posiadam, są moimi uprzedzeniami i lękami na temat Jana Pawła II, Benedykta Ratzingera i Franciszka tego Suchola, co ja mam go jedną ręką. Nie wolno tak mówić. Wszystko, co ja mam do powiedzenia, to są rzeczy, które są moimi uprzedzeniami i moimi lękami na temat całego biznesu ubezpieczeń. Ja też nie chcę wam mówić, idźcie do kogoś innego, bo ktoś inny was wykorzysta. Ja wam powiem prawdę. Ja wam na serio mówię prawdę, bo jak ja mógłbym mieć cel, mówiąc w tym, że nie mam żadnych informacji, nie wiem, jak wam pomóc, nie wiem, co się dzieje. W jaki sposób ja na tym korzystam? Ja tutaj tracę w tej chwili swoją renomę jako najbardziej ogarniętego człowieka. I to jest rzecz, którą ja robię dla was. I może w ten sposób zyskuję trochę autorytetu, jako że o, on się nie boi powiedzieć prawdy. Możliwe, że zyskuję. Możliwe, że prowadzę jakąś głębszą grę niż myślicie. Możliwe, że w tej chwili robi wam bo ubezpieczenia to nie jest dla mnie ważny temat. Jeżeli się przyznam o ubezpieczeniach, a potem powiem wam, hej, są do nabycia takie rzeczy, które ja sponsoruję, to powiedzie, o, on by nie powiedział mi kłamstwa, powiedział mi prawdę o ubezpieczeniach. Miałem w dupie ubezpieczenia. Teraz będziemy mówić o tym, co się liczy. Teraz dopiero zacznę kłamać. Ogarnij się. Mogę wam znowu powiedzieć, uważajcie, bo inni wam to zrobią. Wszyscy w mniej bardziej świadomy sposób was, o, ale masz lekcję teraz, dom, co? Dom, jestem dom? Teraz jestem dom. Bo dominuje przestrzeń internetu. Koniec, wypierdalam stąd.